Dlaczego Bóg na to pozwolił? Gdyby 1 kwietnia THQ Nordic ogłosiło, że port pierwszego Gothica pojawi się na konsoli Nintendo Switch, to absolutnie bym w to nie uwierzył, z wiadomego powodu. Ten prima aprilisowy żart istnieje jednak naprawdę i na pierwszy rzut oka daje nam solidny argument, by ponownie zanurzyć się w klimacie górniczej doliny. Powiedzieć Gomezowi o swoich kontaktach pod barierą z Iberionem. Zawrzeć nowe przyjaźnie. Kolego, nowy, przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się przyjaciel. Czemu nie? Chodźmy! Pomocy. Czy też udać się do zawalonej wieży o 3 w nocy i spędzić ten czas z Diego oraz jego demonami? Why are we still here? Just to suffer. Mogę już iść? Kod do cyfrowej wersji Gothica na Switcha otrzymałem od Alchemy i THQ Nordic, za co dziękuję, bo w gierkę mogłem już sobie pograć jeden dzień przed faktyczną premierą. Moja fizyczna kopia, kupiona z własnych środków, dalej do mnie nie dotarła w momencie, kiedy nagrywam ten film i zdaje się, że nie tylko mnie dopadła ta wątpliwej jakości przyjemność. Poprawka. 2 dni później już mogę cieszyć się fizyczną kopią. Tylko za długo się zastanawiałem, czy chcę ją w ogóle kupić, więc zdążyła się wyprzedać opcja z polską okładką. Szkoda też, że na rewersie nie znalazła się żadna klimatyczna grafika. Gierki na Switchu nierzadko jakieś posiadają. Lubię ładne grafiki. Przy okazji, dosłownie jeden dzień po nagraniu tego filmu, Timur, czyli Community Manager Alchemy, na oficjalnym Discordzie Gothica ogłosił, że różne poprawki do wersji Switchowej pojawią się jeszcze w tym tygodniu, czyli w tym, precyzyjnie. Ciekawych rzeczy możemy dowiedzieć się też z samego komentarza ze strony THQ Nordic pod jednym z ich materiałów, ale do tego jeszcze sobie wrócimy. Ten film to się naprawdę zdążył zestarzeć, zanim w ogóle wyszedł. Zatem wszelka wyrażona w nim opinia i to, co wam dopiero jeszcze w nim powiem, tyczy się premierowej wersji Gothica na Switcha i bardzo proszę mieć to na uwadze. A wracając do tematu, a trochę wątpliwą jakościowo przyjemnością jest też miejscami nasz port Gothica na Switcha i w ogólnym rozrachunku nie jest dobrze. Co prawda nie jest źle. Można powiedzieć, że jest średnio. To chyba super. Dla wszystkich entuzjastów niemieckiego drewna, którzy wszelkiego rodzaju bugi czy inne exploity traktują jednak jako nieodłączny element uroku czy innego klimatu Gothica, oczywiście, że super. Jednak tak super już nie jest w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z portem starocia mającego 2 dekady za 130 zł, który ma na celu połatanie tego i owego. Patrz, lista około 300 poprawek. Tu otwiera się furtka do uzasadnionego marudzenia, ale ważne by było to marudzenie mądre, bo sam się już naczytałem różnych głupot wypisywanych przez ludzi w internecie pokroju, że no 130 zł za jakąś 20-letnią grę chyba kogoś powaliło. I to na jakąś dziwną konsolę. Kogo w ogóle obchodzi Switch w Polsce? Czy 130 zł za port pierwszego Gothica na Switcha to dużo? Obiektywnie patrząc, nie. Takie są realia pstryczka, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę takie fakty jak koszta związane ze stosowną licencją na sprzedawanie gry na tej platformie oraz włożony wysiłek w przeportowanie tego niewdzięcznego starocia. Niewdzięcznego, gdyż silnik Gothica to stara i toporna technologia, podatna na wszelkiego rodzaju błędy i inne figołki, a tak jednak udało się ją przenieść na współczesną konsolę. No dobra, z tą współczesnością nie będę tak szalał, bo już w 2017 roku, kiedy Switch miał premierę, to też nie był jakiś wybitny wydajnościowo. Ale wiecie, o co chodzi? Sam fakt przeportowania tej gry na inną platformę jest już godny podziwu. Uczcijmy minutą ciszy wszystkich tych, którzy musieli to zrobić. Dodajmy do tego również listę poprawek mającą około 300 pozycji, specjalnie dostosowany interfejs oraz fakt, że Gothic na Switchu doczekał się motion control. Wiecie, tego bajeru, że jak machnę Joy-Conem, to bezimienny wyprowadza adekwatny do wykonanego ruchu atak
bronią. Obiektywnie patrząc, 130 zł za 20-letnią grę brzmi absurdalnie, to prawda. Mając jednak na uwadze szerszy kontekst, to uwierzcie mi, to naprawdę nie jest zła cena, ale jeszcze o różnych aspektach z tej sfery podyskutujemy sobie w dalszej części tego filmu. A czy ktokolwiek w Polsce interesuje się w ogóle Switchem? Ja i pozostałych czterech fanów w Polsce jesteśmy zdania, że tak. Interesuje się i to całkiem sporo, tylko trzeba wyjść spod swojego kamienia, bo mamy tutaj do czynienia z konsolą, która na całym świecie sprzedała się już w ponad 100 milionach egzemplarzy. I tak, to właśnie od premiery Switcha możemy mówić tak naprawdę o jakiejś większej popularyzacji Nintendo w naszym kraju i to do tego stopnia, że wszelkiego rodzaju elektromarketach gry na te konsole potrafią się wyprzedać na premierę. Właśnie w naszym kraju. Całkiem mocną stroną portu pierwszego Gothica, oprócz możliwości promowania tej klasyki wśród szerszego grona odbiorców, jest również możliwość ogrania go przenośnie. Jasne, Steam Deck istnieje i na nim też sobie pogracie w Gothica, ale niejednokrotnie jest to ponad trzykrotny koszt samego Switcha, ale za to Gothic na Switcha kosztuje 3 razy tyle, co ten na Steamie i... Odpowiadając również zbiorczo na potencjalne pytania, czy istnieje wersja fizyczna i gdzie ją kupić? Wersja fizyczna Gothica w naszym kraju była bezpośrednio do kupienia tylko w jednym sklepie z tego co widziałem i to w zatrważającej liczbie 20 sztuk, które bardzo szybko się wyprzedały. Jeśli chcesz swoją fizyczną kopię, to z wysyłką do Polski możesz zamówić ją z oficjalnej strony wydawcy, a za całość wychodzi około 160 zł. W sprzedaży pojawiła się nawet wersja z polską okładką. Oni tam w tym THQ Nordic wiedzą, że my jesteśmy dużym targetem tej gry. Polska góra! Czy jest polski dubbing? Tak, gierka ma pełną polską lokalizację, zarówno w przypadku wersji cyfrowej, jak i fizycznej. I język napisów oraz samych dialogów można w menu zmienić sobie w dowolnym momencie, niezależnie od siebie. To jest, możesz grać na przykład z polskimi głosami i angielskimi napisami. You're only here to get a chance to kiss Gomez's ass. What? You worm. Nie wiem, po co miałbyś to robić, ale możesz, kto ci zabroni. Ja ciebie раньше nie widział. Ja pojadę z tobą niemnogo, ładne? Czy mogę mieć jakieś mody? Nie, nie możesz, Adasiu. Środowisko Switcha nie pozwala na instalowanie modyfikacji, więc musisz się cieszyć czystym Vanilla Gothiciem. Czy jak zwał, tak zwał. Czy mogę włączyć sobie konsolę i grać na kodach? To jest bardzo dobre pytanie i co ciekawe, odpowiedź brzmi twierdząco. Tak, można włączyć Marvina i korzystać z kodów w Gothicu na Switchu. Wystarczy, że do jednego z portów USB zadokowanego Switcha podepniesz klawiaturę i wklepiesz sobie na niej Marvina. Wszystko działa w identyczny sposób co na wersji PC-towej, więc jest pole do popisu i innych zabaw. Gdyby się uprzeć, to na klawiaturze może nawet przejść całą grę. Idealna opcja dla wszystkich ortodoksyjnych fanów, którzy mają wstręt do pada, a jakimś cudem mają konsolę w domu. Proszę, nie róbcie tego. W Gothicu na Switchu spędziłem ponad 25 godzin, co pozwoliło mi przejść całą grę ścieżką maga. A po tej przygodzie moją ogólną konkluzją jest to, że Gothic na Switchu to taka ciekawostka. I naprawdę, nie jest to żaden must have, nie jest to żaden system seller. Naprawdę współczuję, gdyby ktoś cię kupował specjalnie Switcha dla Gothica. Jest to jednak gra subtelnie inna względem tego, co mamy na Steamie na PC i wciąż pozostaje to stary, dobry Gothic. I będę nim już do końca życia. Chciałbym dołączyć do bractwa. Chcesz tu zamieszkać? A ja zastanawiam się właśnie, jak stąd uciec. Moglibyśmy przemierzyć całą kolonię, odciążyć kilku frajerów z ich gotówki, zebrać trochę rudy. Co ty na to? Gothic wciąż pozostanie Gothiciem. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to całkowicie odświeżony interfejs, specjalnie dostosowany pod realia Switcha i ze zwiększoną czytelnością, by ogrywać sobie gierkę przenośnie. I w ten sposób zdecydowanie polecam przechodzić tę grę, gdyż sprawia też wrażenie płynniejszej i wyraźniejszej, niż gdyby ogrywać ją na telewizorze i celuje też w powyżej 30 klatek na sekundę. Choć na mapy to się akurat trochę kijowo patrzy przenośnie i zabrakło mi tu opcji ich przybliżania. Za to, jak żadnej mapy w ekwipunku nie ma,
mamy, to wita nas taka oto nowa, urocza grafika. Ekwipunek z kolei stanowi fuzję rozwiązań z pierwszego i drugiego Gothica, za sprawą podzielenia go na kategorie przedmiotów oraz rozszerzenia wertykalnie kafelek z itemami. Pojawiła się również opcja przypisania sobie czterech przedmiotów pod pasek szybkiego wyboru. Idealna sprawa dla mikstur, dodano też łatwy dostęp do szybkiego zapisu i szybkiego wczytania gry. Pojawił się również nowy dwuwymiarowy ekran przypisania sobie do 8 różnych zaklęć, tylko szkoda, że runy nie mają żadnego podpisu, co to dokładnie za zaklęcie, a niestety w pierwszym Gothicu dwa różne czary potrafią mieć tę samą grafikę. Stary, dobry, trójwymiarowy wybór run wciąż jest jednak dostępny. To, co swego czasu wywoływało pewne emocje podczas pierwszej zapowiedzi, to możliwość założenia dwóch broni białych jednocześnie. Możemy chociażby chodzić z kilofem na plecach i mieczem przy pasie i to działa. Nic nie stoi na przeszkodzie, by przypisać sobie nawet dwie bronie jednoręczne bądź dwie bronie dwuręczne jednocześnie. Choć już bez wizualnego zaprezentowania. Bajer całkiem fajny, choć poza doznaniami wizualnymi znalazłem tylko jedno praktyczne zastosowanie, dlatego przez całą grę. Mianowicie w mieście urków Ulumulu na plecach i miecz jednoręczny przy pasie. Jednak samo Ulumulu musiałem przypisać sobie na pierwszy ze slotów, bo w sytuacji odwrotnej orkowie mnie i tak chcieli klepać. Za to wciąż klepali się między sobą, gdy zacząłem skradać się w ich mieście z Ulumulu. A to chyba miało być naprawione. Gothic na Switchu jest jednak subtelnie inną grą za sprawą swojej bogatej liczby poprawek. I tak, w niedalekiej przyszłości trafią one również do wersji PC-towej na Steamie, choć jeszcze żadna konkretna data nie padła w tym zakresie. Zaimplementowane poprawki to w przeważającej części pierdoły, na które się nawet szczególnie nie zwracało uwagi podczas przechodzenia Gothica. Bo jest to naprawienie wszelkich pomniejszych błędów czy innych drobnych niedociągnięć i gdyby nawet nie zostały one załatane, to przy casualowym przechodzeniu gierki nie rzucałoby się to jakoś w oczy. A poprawione zostały na przykład różne animacje, AI, braki w dialogach czy inne efekty graficzne. Choćby została naprawiona tekstura pancerza nowicjusza z Bractwa i już nie straszy dziwnie ciemnym lewym ramieniem. W starym obozie z rury z zamku teraz leje się woda i kopacze mogą wesoło obmywać sobie twarz w tym szambie. A w obozie sekty kapliczki w chatkach mają animowany płomień. Tak jednak w takiej wieży Xardasa, pomimo iż w kominku czy na pochodni pada światło, tak jednak wciąż nie ma żadnego płomienia, więc nie wszędzie udało się to i owo podreperować niestety. Za to w Świątyni Śniącego podczas przebijania serc ataki śniącego nie przelatują już przez kamienną kolumnę, a kąt kamery został poprawiony, by ująć w kadrze samego śniącego. Takich drobnostek jest mnóstwo i mógłbym je naprawdę wymieniać i wymieniać, a myślę, że najlepiej będzie skupić się tak naprawdę na tych najistotniejszych zmianach, które najbardziej wpływają na takie odświeżone i subtelnie inne doznania z tą wersją Gothica. Nade wszystko zostało użyte wiele asetów, które w plikach gry zawsze były, ale nie były one bezpośrednio zaimplementowane w grze. W dwóch miejscach w kolonii możemy spotkać włóczęgów, którzy bez słowa rzucają się na nas z bronią, a po drodze do nowego obozu mamy szantażystę z kolegą, który każdorazowo chce od nas 10 bryłek rudy za przejście. I tu trzeba przyznać, że te dwa aspekty zdecydowanie podkreślają klimat kolonii jako miejsca, w którym możemy dostać w łeb za głupi stary kilof. Powróciło również nieobecne, a na pewno zabugowane drobne zadanie związane z zapłaceniem rudy za ochronę Bladwinowi za kopacza Jessiego, który prosi nas o to w ramach przysługi za ostrzeżenie przed Herekiem. Co dokładnie masz na myśli? Nie mam już rudy, a Bludwin nie zaczyna dodierać się do tyłka. Pomogłem ci, więc mógłbyś zapłacić za mnie te 10 bryłek, które zalegam, co? Powiedz mu, że to ode mnie. Ludzie zawsze gadają. Wejście do starej kopalni doczekało się nieśmiertelnego strażnika koło wrotu do bramy, a niedaleko samej starej kopalni mamy stary nowy obszar kanionu ze śmieszną drewnianą palisadą z kilkoma szkieletami i kupą kamieni grodzącą dalszą ścieżkę. Absolutnie nic nie ma tam do roboty, poza dostaniem strzała od bariery, ale zawsze to coś nowego do pozwiedzania. U Iberiona na kwadracie możemy z kolei spotkać Bala Lucora, tego samego, z którym przeżywamy przygodę na cmentarzysku orków i już nie bierze się tam z kosmosu. Tak jednak dialog z nim to urywki tekstów, które rzuca nam właśnie na cmentarzysku, więc tak sobie po prostu jest i chilluje bombę. Dobrze się czujesz? Dobrze się czujesz? Dodano również opcję handlu z takimi postaciami jak Bartolo w zamku w starym obozie, czy z ryżowym księciem z nowego obozu.
choć ich oferty nie są jakoś szczególnie interesujące. Z innych drobnostek, ale również ciekawych, to od teraz możemy przewrócić bez problemu kamienną kolumnę w klasztorze zmiennokształtnych, choć zdarzyło mi się raz wypaść z niej za tekstury. A nadzorca z kamiennego kręgu doczekał się w końcu zbroi magnata. Z kolei, gdy zginiemy, pojawia nam się napis koniec. I nawet Gorn podczas potężnej misji odbijania wolnej kopalni nie chciał mnie klepać. Chociaż biorąc pod uwagę, jak się do mnie odzywał, to chyba go mocno świeżbiło. Witaj! Znowu szukasz kłopotów? Ciągle mi podpadasz! Od razu uprzedzam, smaczków jest całkiem sporo, więc zapewne o tych najciekawszych, to też nie powiem wszystkich, może już mi się coś zapomniało na ten moment, więc szczegóły będziecie musieli ustalić podczas samodzielnego przechodzenia gry. Nade wszystko jednak, największym atutem Gothica na Switchu dla mnie są bardziej żywi NPC i zakres interakcji z nimi, który też jest takim krokiem do przodu? Cholera, brakuje mi słowa. Chodzi o to, że w plikach Gothica jest naprawdę mnóstwo już nagranych dialogów, które w wersji PC-towej pojawiały się bardzo rzadko albo wcale. Teraz NPC-ty częściej i bardziej różnorodnie komentują nasze poczynania jako gracza, choćby w sytuacji ucieczki przed bohaterem, czy kiedy wejdziemy im w drogę. Innym prostym przykładem niech będzie fakt, iż kopacz Guy wskazuje ręką, i to poprawnie, chatę, którą możemy zająć w starym obozie. Same animacje zostały poprawione, zarówno po stronie postaci do napotkania w grze, ale i nasz bohater jakoś lepiej, mam wrażenie, gestykuluje i mniej stoi jak widły w gnoju. To, co mnie również pozytywnie zaskoczyło, to fakt, że NPC chętniej zbierają leżącą na ziemi broń i wyposażają się w nią. Robią to nawet orkowie. Garrok, urszak, toż garraż, bagaż. W ogólnym rozrachunku wersja switchowa Gothica ma o wiele bardziej żywe postacie, które korzystają z zauważalnie większego zakresu dialogów oraz szerszego wachlarza wszelkich animacji, przez co gierka jest choć minimalnie mniej drewniana. Wiem, bluźnierstwo. Switchowy Gothic posiada jednak kilka swoich irytujących grzeszków, przez które trochę zmęczyłem się ogrywaniem tego portu. Przede wszystkim gra zaczęła crashować mi całkiem często po trzecim rozdziale. Szczególnie lubiła się wysypywać, gdy na ekranie dużo się działo i wykonywałem szybkie wczytywanie gry. Podczas ekranów ładowania między lokacjami również zdarzyło mi się nieraz, że gra wysypywała, szczególnie wychodząc z wolnej kopalni. Największym jednak hitem było, jak udało mi się wywołać na swojej transmisji na żywo niemal switchowy odpowiednik Access Violation. Zapytacie, co się wydarzyło takiego tutaj niezwykłego? Otóż bohater nie chciał schować broni i szykował animację tak, jakby chciał nią rzucić, co wywaliło grę z innym jak zazwyczaj błędem. Wygląda na to, że również i ta wersja Gothica ma jakieś swoje naleciałości z wersji alfa, bo rzucanie i podnoszenie przedmiotów miało być pierwotnie jedną z mechanik pierwszego Gothica. A samo Access Violation ma też to do siebie, że lubi pojawiać się w sytuacji, gdy w grze dzieje się właśnie coś nietypowego. Niestety, handel okazuje się również popsuty podczas przekładania większej ilości rudy, czyli po 10 i 100 sztuk od NPC, i ta naliczaną ma wartość 1,5 razy większą niż powinna. Przez co sprzedawanie przedmiotów za rudę było prawdziwą zmorą i musiałem sobie przeklikiwać po jednej sztuce. W grze cały czas również występuje exploit związany z biciem handlarzy i zabieraniem im całego dobytku. Trochę słabo. Nieciekawie ma się też sprawa z lutowaniem stworów. Oczywiście, switchowy Gothic dostał opcję zebrania wszystkiego jednym przyciskiem i działa to dobrze. Fajna sprawa. W sytuacji jednak ręcznego przekładania sobie przedmiotów nie zabiera się całość i w ekwipunku potwora zawsze zostaje jedna sztuka danego itemka. Co jednak nie przytrafiło mi się w przypadku zbierania lutu z przeciwników humanoidalnych. Podczas powalenia nas przez wroga zdarza się również, że nasza broń całkowicie wyparuje. W normalnej sytuacji powinna leżeć koło nas na ziemi. Nieraz zdarzyło mi się jednak, że bezimienny dalej miał ją wizualnie w ręku, jednak nie było jej ani na ziemi, nikt jej nie podniósł, nie było też jej w wyposażeniu, czy w ogóle ekwipunku. A założenie jakiejkolwiek innej broni również sprawy nie załatwiało. Popsute okazały się również całkowicie gobliny i na palcach jednej ręki mogę policzyć sytuacje, gdy te de facto działały i chciały mnie bić bez stania jak słup soli. Największa zmora pierwszego Gothica również nie została niestety poprawiona, a chodzi mi w tym miejscu o drabiny.
Kiedy byłem sobie w starej kopalni, to naprawdę musiałem zrobić niezłą gimnastykę, by zdobyć zębatkę dla Jana i gdyby nie umiejętność akrobatyki, to absolutnie nie umiałbym się stamtąd wydostać. O jednej z drabin z górskiej fortecy nie wspominając. Nie zostały również naprawione takie pierdołowate elementy gry, jak znikające pochodnie, czar światła czy efekt sprintu po zapisaniu i wczytaniu gry. W dalszym stopniu również agresja przeciwników resetuje się, gdy zapiszemy i wczytamy grę. Z samymi przeciwnikami dalej występują też problemy z ich hitboxem i pomimo słyszalnego dźwięku trafienia, obrażenia naszemu wrogowi nie są zadawane. I naprawdę szkoda, że te kwestie nie zostały jakkolwiek ruszone, bo wyeliminowałoby to pewną zauważalną toporność Gothica, która przynajmniej mi osobiście zawsze trochę przeszkadzała. Co do sztucznej inteligencji NPC, ta wciąż potrafi być dość dziwna. Taki chociażby Blizna wciąż może być przez nas klepany, by zarąbać mu miecz i raz Gomez i reszta Ferajny się na mnie rzucają, a innym razem nic sobie z tego nie robią i podobnie sprawa ma się też z innymi NPC. I wiecie, z innymi próbami zarąbania ich broni. Raz jesteśmy atakowani, a w innym przypadku w ogóle przez innych dookoła. Wiadomo, mechaniki Gothica, wszystko też zależy od tego, czy daną postać obok wcześniej naklepaliśmy, bo jeżeli tak, to nas ignoruje, czy też jaki mamy poziom, bo mało poziomowe postacie też sobie z nas nic nie robią, te wyżej będą nas chciały klepać. Wiecie, że tego w Gothicu 2 nie ma? Wiecie, że Gothic 2 jest pod wieloma względami downgrade'em mechanik, które w Gothicu 1 były, a w dwójce ich nie ma? Jak będziecie grzeczni, to zrobię o tym film. Z innych ciekawych głupot zdarzyło mi się, że Kor Angar rozmawiał ze swoim wymyślonym przyjacielem, a kopacze w starej kopalni dostali jakiegoś kryzysu egzystencji. Miło jednak, że animacje kopania przez nich rudy zostały dopasowane odpowiednio do wysokości jej ułożenia. Typowo Gothic momentem było również u mnie, jak nowicjusz postanowił zajarać pod wodą, po czym utonął. Nie mam pytań. Dobra, tutaj się akurat przyznaję, że te sytuacje mnie już zdecydowanie bardziej bawią niż jakkolwiek miały irytować, ale po prostu musiałem to jeszcze przy okazji przytoczyć, by nakreślić wam, że ta gra wciąż pozostaje Gothicem z krwi i kości i tak, to są akurat najmniej istotne pierdoły, śmieszne, dodawanie uroku i te sprawy. Co ja tam jeszcze napisałem? Wspomniałem, że switchowa wersja Gothica doczekała się motion control. Odpowiedni wymach w danym kierunku Joy-Conem sprawia, że bezimienny wykona atak od góry, z boku bądź zasłoni się. Na pozór działa to całkiem przyzwoicie, tylko wymaga trochę wprawy. Ponadto do samej responsywności bohatera co do gry na padzie nie mam żadnego zarzutu, za wyjątkiem napomnianego wcześniej problemu z blokującą się na danym przeciwniku kamerą i topornym wybieraniem innego celu. Z motion control jest niestety taki problem, że nie działa on w pełni dobrze. Jedynie atak od góry zadaje przeciwnikowi jakiekolwiek obrażenia, a ataki od boków nie mają zaliczanych żadnych trafień, więc można sobie tak machać bez skutku. Nie mówiąc też o tym, że walka z większą grupą przeciwników stanowi w tym trybie prawdziwe wyzwanie, a nie mam też pojęcia, jak poprawnie wyprowadzić jakieś combo. Ponadto motion control nie ma wsparcia dla magii czy broni dystansowej. Jedynie walka bronią białą wchodzi w grę. Mega słabo, że najbardziej unikatowa funkcja dla Switcha, która nie trafi na PC i która jest też małą niespodzianką, nie działa niestety zadowalająco. Mieć tylko nadzieję, że w jakimś patchu to poprawią, a mam też wrażenie, że ta funkcja wymaga solidnego przebudowania i zdecydowanie większej liczby testów. W ogólnym rozrachunku Gothic na Switcha to mnóstwo drobnych poprawek i trochę nowych błędów. Jednostkowo są to pierdoły, które w żadnym wypadku nie odbierają smaku życia, jednak zestawiając to z ceną Gothica na Switchu rzędu 130 zł, to można poczuć pewien niesmak. Szczególnie gdy człowiek po zapowiedzi tak szerokie listy poprawek, no mógł jednak oczekiwać czegoś odrobinę więcej. Bo nie spodziewaliśmy się całkowicie też tego, że dostaniemy mnóstwo starych, aka nowych błędów. A mówię o tym w ten sposób, bo część z błędów pojawiających się właśnie na Switchu już dawno temu występowało w wersji na PC i w tym momencie muszę pozdrowić wszystkich tych, którym podwoił czy nawet potroił się Lester w obozie na bagnie, bo mi akurat się to nie przytrafiło. Najzabawniejsze jest jednak w tym wszystkim to, że ponownie jawi się tutaj coś na zasadzie syndromu współczesnych gier, gdzie nawet port 20-letniego tytułu nie może być na swoją premierę,
w pełni sprawny. I dopiero aktualizacje naprawią wszelkie jego mniejsze, większe bolączki. W tym jednak momencie muszę wspomnieć, że THQ Nordic podejmuje kroki, by naprawić port naszej ukochanej gry. Gdyż na swoim Discordzie stale zbierałem informacje co do bugów i tego, co je powoduje. Jeśli zatem sami natrafiliście na pewne ciekawe błędy, to w opisie tego filmu zostawiam wam stosowne odnośniki do ich zgłoszenia. W tym wszystkim ciekawe jest również, że pierwszy zwiastun Gothica na Switcha był zaprezentowany nam z zupełnie nowym renderem, niczym DirectX 11. Jednak bezpośrednio w grze mamy starą grafikę i to trochę wprowadziło w błędne oczekiwania. Z tego jednak co wiadomo, to rzeczywiście nowa w cudzysłowie grafika miała się pierwotnie znaleźć na pstryczku, jednak konsola okazała się na to za słaba i po prostu by się zadusiła. I naprawdę nie dziwię się temu stanowi rzeczy, bo podczas używania zaklęć, gdy na ekranie jest dużo efektów cząsteczkowych, to jednak gra lubi gubić płynność i naprawdę nie lubi też, gdy zrespimy sobie za dużo szkieletów. A już pod koniec listopada, co niedawno THQ Nordic ogłosiło, pojawi się również na Switchu port drugiego Gothica wraz z Nocą Kruka i ponownie ten trailer również został przygotowany na nowym renderze oświetlenia, niczym DirectX 11. Mam trochę uzasadnione powody do kręcenia nosem. Szczególnie, że do pierwszego Gothica jeszcze nie pojawił się żaden patch, który te i owe błędy by naprawiał, a to już się pojawia zapowiedź kolejnego portu. Mimo wszystko, 2 tygodnie po premierze portu jedynki, jednak otrzymaliśmy aktualizację, która kilka grzeszków i innych błędów naprawia, a z kilku najważniejszych poprawek to gobliny ponownie są funkcjonalne i podejmują próbę zamordowania nas. Czary z nowego dwuwymiarowego wyboru otrzymały niezbędne podpisy. Drabiny działają w końcu tak jak powinny, po 20 latach. Nasza broń już nie znika w innym wymiarze, gdy ktoś nas naklepie, tylko grzecznie leży na ziemi. Poprawiono skalowanie się okienek z dialogami. Ciekawej zmiany doczekał się handel. Ruda już prawidłowo się nalicza, za to wartość przedmiotów handlarzy wynosi teraz 1,5 razy tyle, ile na podpisie pod itemkiem. Jednocześnie otrzymujemy teraz pełną wartość za sprzedawany przedmiot, a nie tylko połowę. Ponadto mamy skrót klawiszowy, który dokłada wymaganą ilość rudy do handlu. Przy okazji pływanie w wersji switchowej jest mniej uciążliwe. Nie dodała tego aktualizacja, ale tak przy okazji wspominam, bo mi się wcześniej zapomniało. Najciekawszą jednak zmianą w niedawnej aktualizacji jest możliwość rzucania przedmiotami. Dowolny item z ekwipunku bezimienny może teraz wziąć do łapy i cisnąć nim przed siebie. Coś, co wcześniej skraszowało mi grę, jest teraz jedną z mechanik. Wciąż jest to jednak bajer, za którym nie idzie żadne praktyczne zastosowanie. Co również jest ważne zaznaczenia, to, że zwiastun portu pierwszego Gothica nie został nakręcony wbrew pozorom na PC, a właśnie na samym Switchu. Jednak nie udało się gierki odpowiednio zoptymalizować na premierę i co ważne, jest to feature, który ostatecznie trafi na pstryczka. Tak, lepsza grafika będzie na Switchu, tylko musimy sobie trochę poczekać. A info, które wam teraz sprzedaję, wynika bezpośrednio od komentarzy THQ Nordic pozostawionych pod zwiastunami portów na YouTube. Gothic na Switchu jest dla mnie solidnym portem i został trochę aż za bardzo zjechany w różnych recenzjach i innych opiniach. Oczywiście, nie był to port w pełni funkcjonalny na swoją premierę i wszelkie marudzenia są tu uzasadnione, bo jednak został on wyceniony na 130 zł. Tak jednak jest to port łatany, który już otrzymał i jeszcze otrzyma stosowne poprawki. Mając na względzie całokształt tej wersji Gothica, należy przyznać, że jest to najlepsza odsłona pierwszego, klasycznego i niezmodowanego Gothica, jaką kiedykolwiek mieliśmy, i jest to ponadto Gothic w takim wydaniu, w jakim powinien być on już od swojej premiery. Uzupełniony o wiele brakujących tu i tam drobnostek. Wciąż jest to gra miejscami pusta, niedokończona, ale na wielu drobnych płaszczyznach doszlifowana, która na ten moment w o wiele większym stopniu wykorzystuje zawartość swych plików za sprawą dialogów, animacji i innych podobnych. Czy jest to gra dla ciebie? Musisz ocenić samodzielnie. Ja pomimo częstych kraszy po trzecim rozdziale i innych głupotek, już załatanych i wciąż wymagających łatania, bawiłem się całkiem nieźle, a po kilku następnych poprawkach będzie jeszcze przyjemniej. I taki oto jest Gothic na Switcha. Wnioski proszę wyciągnąć sobie samodzielnie, a ja bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia bądź zobaczenia przy innej okazji. Nie obrażę się również za jakąś ocenę czy inny komentarz. Trzymajcie się, cześć. Hej kolego, nowy?
Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się, przyjaciel. Czemu nie? Chodźmy. Świetnie. Po drodze możemy sobie trochę porozmawiać. Powiedz, dokąd idziemy. A może to niespodzianka? Uwielbiam niespodzianki. Cholera!